Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Przeglądamy, co się dzieje ważnego w świecie. I uwaga, bo według prezydenta Polski nasz Polski Ład, okazuje się, czytamy, wymaga korekt. Żeby nie okazało się, że to korekty wymagają ładu. Generalnie ja bym już teraz na miejscu rządu, słuchając pana prezydenta, wprowadził korekty ładowe i jednocześnie korekty antyładowe. Aha. Oraz na wszelki wypadek wprowadziłbym jednocześnie z tym wszystkim ład antykorektowy. Oraz być może tarczę przeciwładową, mhm, i od razu antytarczową korektę. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Teraz zmiana tematu. Uwaga, cytuję. Gdy osłabnie omikronowa fala COVID-19 koronawirusa, wirusa będzie można traktować jako sezonową grypę. Tak mówi nie kto inny jak współzałożyciel Microsoftu, miliarder Bill Gates. A albo to oznacza, że Bill jest foliarzem. Tak. Albo że wszczepił już swoje chipy wszystkim, który miał. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Teraz ważna informacja, bez tego nie mogliśmy żyć. Do sklepów trafiła cebula, przy której nie będziemy płakać. Naukowcy długo nad nią pracowali. Smakuje podobno tak samo jak zwyczajna cebula. Nazywa się cebula Sunion i ma trafić na rynek europejski za kilka dni, być może już dzisiaj. Ale to bez sensu, to jak specjalna wódka, której nie trzeba przepijać, nie? Przecież żadnej wódki nie trzeba przepijać. No o tym mówię, no. Nie, ja wiem. No. Jak naukowcy są tacy sprytni, to niech zrobią taki Polski Ład, którego nie trzeba będzie wyjaśniać. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Prasa, Adrian Zandberg z Lewicy ujawnia: w korytarzach sejmowych czuję marihuanę. O, a to akurat wiele by tłumaczyło z tego, co się w Sejmie dzieje i co się dzieje. Ale panie Adrianie, nie, ja będę jednak bronił posłów, bo oni palą marihuanę, żeby zabić zapach alkoholu po prostu. A jeśli to prawda, to co mówisz, to jeszcze więcej tłumaczy. Wstawaj, szkoda dnia. Teraz uwaga, piosenki, które brzmią jak poniedziałek, czyli muzyczna przesyłka od Jacka Tomkowicza. W Blue Monday, czyli w tym najbardziej depresyjnym dniu roku, nie mogło tego zabraknąć. No nie mogło i dzisiaj utwór Pragnienie. Wspaniały hit ma dla nas pani Aldona Orłowska, dziewczyna, której zbyt mało jest na polskich playlistach. Zmieńmy to. Słuchajmy zatem i cieszmy się dniem. Piosenki, które brzmią jak poniedziałek. Tamte dni. I już jest dobrze. Nie wrócą już. No może jednak. No jak każdy. Czekaj, co dalej nam powie tu artystka. I teraz uwaga, jedziemy z refrenem. 3, 4. Jedno do. Nie, jeszcze nie jedno. Dobrze wiem, że zostało coś. Teraz. Co pragnę mieć. No ale pani pociągnęła. Jedynie to. Ale śmiech i chichy, ale jak się do tego fani na weselu tańczy? Łach. Po siluweczkę. A z tak przytulańca to nawet wiesz, nawet z wujkiem dałbyś radę. Do Aldony. I tylko chcę tym wspomnieniem żyć. No mam nadzieję, że jakoś wam ten poniedziałek umililiśmy. Fajnie, tak, fajnie. Wrócimy do tego jeszcze. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Tu ja mam taką fajną informację z Tarnowa, który to miasto znam. Tam do szkoły przecież chodziłem jakiś czas. 2 miesiące temu ktoś ukradł okulary z pomnika byłego prezydenta Tarnowa, słynnej postaci Tadeusza Tertila. Aha. Okulary szybko odzyskano, ale do tej pory nie wróciły na nos statuły prezydenta Tertila i nikt się z tym nie spieszy, skarżą się w gazetach. No. No to może, nie wiem, niech władze miasta, ja proponuję, ufundują taką dodatkową tablicę na pomnik. Jaką? I tam, no taką tablicę tam gdzieś przymocują, że to jest pomnik Tadeusza Tertila w szkłach kontaktowych. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Słyszeliście, z Rady Medycznej rządu zrezygnowało 13 specjalistów niezadowolonych ze sposobu, w jaki rząd walczy z pandemią, że rząd ich, mówili, nie słuchał, że ich rekomendacje były ignorowane, że dara, że liczyły się tylko słupki poparcia. No i teraz rząd, to jest najważniejsza informacja, ma uzupełnić skład Rady Medycznej. Ale po co?
Co, po co? Jak rząd tamtych specjalistów nie słuchał, to co, nowych będzie słuchał? Ale nie, bo ty teraz sobie rząd wybierze takich specjalistów, którzy będą słuchać rządu, jego, a nie, że czyli, on ich taki. Czyli rząd będzie Radzie Medycznej udzielał rekomendacji, jakie Rada ma dawać rekomendacje rządowi. Tak. Tak. Tak, to ma nawet, powiem ci, więcej sensu niż Nowy Ład. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.